zwycięstwo nad Legią, to jest bardzo budujące i fajne, bo Legia przegrała tylko dwa spotkania w sezonie. To jest pierwsze ich spotkanie, gdzie nie strzeli bramki, dlatego to też nas buduje. Czekają nas mocne przygotowania i rewanż w rundzie rewanżowej, więc czekamy na to. Samo spotkanie jak mamy? Przyzwoicie zagraliśmy dzisiaj. Graliśmy naprawdę na dobrym poziomie. Legia także. Myślę, że spotkały się dwie najlepsze drużyny w Polsce. Przyjemniejsze, zdecydowanie przyjemniejsze, ale to nie znaczy, że spokojne. Bo spokojne nie będą ze względu na to, że mamy świadomość, co nas czeka z trenerem Leżeń w okresie przygotowawczym. Wracacie na wiosnę walczyć o mistrza? Tak, będziemy starali się obronić ten tytuł. Będzie to trudne, ale tak jak widać, my się złożyliśmy projekt. Czy pana wiosnę zobaczymy? Niestety, to pytanie ciężko jest odpowiedzieć. To wszystko czas pokaże. Będzie pewnie decydujący moment. Może został pan bohaterem meczu, to chyba taki był efekt na koniec rundy sprawy z kibicą kolegą z zespołu. Tak, bardzo cieszy zwycięstwo, bramka, która można powiedzieć najbardziej cieszy z wszystkich zdobytych. Dała zwycięstwo nad Legią i cała drużyna dzisiaj spisała się naprawdę na medal, bo wyglądaliśmy jako cała drużyna bardzo dobrze. Właśnie jak pan ocenia same spotkanie? Myślę, że dużo walki, dobre drużyny, które mają duże umiejętności, jak i po naszej stronie były ich kolegi. Przewyższyliśmy tą walką i myślę, że to przyniosło zwycięstwo. I zaraz spokojne święta, z taką trochę ulgą? No ja jeszcze mam mecz w prezentacji i po 14 będę naprawdę odpocząć i cieszę, że tak zakończyliśmy sezon i na pewno będziemy się rozjeżdżać w dobrym humorze. A wracacie wiosną i co, będziecie walczyć o mistrza? Z lepszym humorem i z większą pewnością siebie? Na pewno tak i my się tak mówię, stać nas na dużo i przez to, że mamy dobrą drużynę i bardzo dobrą atmosferę.